Laboratorium Fizyczne Centrum Nauki Kopernik różni się od laboratoriów, które znajdują się w niektórych szkołach, przede wszystkim poziomem wyposażenia. To jest laboratorium, które ma znacznie poważniejszy sprzęt, bardziej zaawansowany. To jest również laboratorium, które nie jest bezpośrednio związane z programem szkolnym. Ono nie służy realizacji podstawy programowej w szkołach. Ono służy czemuś więcej. Służy temu, żeby zrozumieć, jak działa świat. Na początek mamy przygotowane dwa scenariusze zajęć. Jeden scenariusz mówi o drganiach, jako o bardzo ważnej klasie ruchu występującej we wszechświecie. My pokażemy, że te drgania można wykorzystać do pomiaru masy. Drugi scenariusz to jest scenariusz poruszający tematykę świetlną, czyli będziemy mówić o świetle. Będziemy mieszać barwy, rozkładać światło na składowe barwne. Przyjrzymy się widmom różnych źródeł światła, na przykład świetlówki energooszczędnej, żarówki takiej tradycyjnej z żarnikiem. Fizyka jest nauką doświadczalną, tylko niewielka grupa młodych ludzi będzie chciała się uczyć rozwiązywać zadań z fizyki. Zadania z fizyki są potrzebne dla tych, którzy chcą pójść na studia inżynieryjne czy coś takiego, ale na pewno nie dla wszystkich. Natomiast doświadczenia są dla wszystkich. Tylko robiąc doświadczenia, dzieciaki się przekonają, że to jest ważne.